Szanowni Państwo, obiecałem Wam dokonać pomiaru mięsa, czy się nadaje do jedzenia, czy się nie nadaje do jedzenia, czy jest zapaskudzone różnego rodzaju chemikaliami i tak dalej, i tak dalej. Wielu z Was krzyknęło, że ten przyrząd to jest ruski, a ruskie to niedobre. Szanowni Państwo, ten przyrząd ma licznik Geigera i Millera wmontowany. To nie jest tak, że to jest zły przyrząd, bo Wy uważacie, że wszystko to, co ruskie już jest niedobre, a to, co jest z Brukseli, to jest super. Musicie wiedzieć o jednej rzeczy, że Ruscy też dbają o swoich ludzi i też nie tylko po to produkują to, żeby to wysyłać na zachód, tylko również robią pomiary z tego u nas. Szanowni Państwo, mam tutaj cztery gatunki mięsa, o tym się będziemy skupiać. Stwierdzimy, które jest dobre, które jest zanieczyszczone. Nie będę mówić, czy tam są azotany, czy nie azotany. Po prostu zobaczycie sami naocznie, jak to wszystko wygląda i zobaczycie, co kupujecie. Mam tutaj też ekskluzywny schab. Kupiony, która wykonuje go firma, taka wiecie, najlepsza firma, która no, wiecie, no polska firma, no, obecnie polska, ale jaka ona jest w rzeczywistości trudno powiedzieć. Ale po co by tu gadać? Włączamy przyrząd i przystępujemy do mierzenia. Szanowni Państwo, odpalam to, ustawione mam na mięso, zobaczcie i wbijam. Tutaj operatorka mi pomoże, co i jak. Wbiłem ten, ona wciśnie palcem pomiar i sami będziecie widzieć, czy to mięso jest zdrowe. Patrzymy dalej. 415. Czyli jest niezdrowe. Nie powinno się go jeść. Idziemy dalej. Musimy teraz go skalibrować. Tak. Musimy poczekać. Tak, 10 ten. Tak, teraz jeszcze skalibrujemy go. Teraz wbijamy w karkówkę. O, wbiliśmy w karkówkę, i znowu robimy pomiar. I zobaczymy, co nam wyjdzie. 635, a norma jest 200, przekroczone o ile? 435. Idziemy dalej. Wbijamy sobie tu. Takie mamy mięso. O, ale poczekaj, to musimy chyba skalibrować znowu. Pomiar, robimy pomiar, bo jest na mięso ustawione. Mierzymy to mięso. 75 zielone. Super mięso. Powiem Wam później, z czego to mięso jest. Idziemy, szanowni Państwo, w ten piękny schab. Nie wiem, czy to trzeba kalibrować, czy nie, ale wbijamy to w ten schab. O, wbiliśmy i teraz mierzymy dalej. Prestiżowa firma robi to. 1409, no można się przekręcić. Idziemy dalej, szanowni państwo. To, żeśmy mierzyli to, zmierzymy tą słoninę. Ile będzie miała ta słonina? 10, proszę bardzo. Idealne, wprost. Zmierzymy jeszcze raz to mięso. 250. Zielone. Nadaje się. Raz wyskoczyło więcej, raz mniej. Dlaczego zmierzyłem to mięso jeszcze raz? Otóż, Szanowni Państwo, dlatego, że to jest mięso z dzika. To jest mięso z kozy. Słonina jest z dzika. To jest ze świni. I ta karkówka jest ze świni. Nie będę mówił w jakich sklepach to kupowałem, bo to jest najmniej istotne. Zaraz byłaby rozprawa, i tak dalej, i tak dalej. Tak jak to ma pan Bustowski. Ja po prostu pokazuję wam. Naturalna koźlina prawie ma zerowe, znikome ilości. Schab, ten przez ekskluzywne firmy robione po prostu ma przerażającą ilość tych azotanów, czy azotynów, czy tamtych środków podurzających czy trujących. Słonina prawie nie ma zawsze. Nie ma nic. Karczek, jeszcze raz powtórzymy, bo to wiecie, nie ma to się cackać. Chcę, żebyście zobaczyli. O, skasujemy to i robimy pomiar. Karczek 617, też jest ze sklepu powierzchniowego. To jest od kolegi, który uszczelił dzika. To jest z kozy, którego którą ja ubiłem. Słonina jest też dzika. Także, szanowni Państwo, Macie. Prosty wgląd w tego typu sprawy. Chciałbym Wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kupując mięso, musimy zwracać też uwagę, jakie mięso kupujemy. Pamiętajcie, że wszystkie mięsa są naszczykiwane różnego rodzaju solankami, ulepszaczami, utrwalaczami. Takie specjalne podkładki są pod to mięso czasami podkładane. Wiecie, te podkładki są nasączone właśnie tym świństwem, które powoduje, że to mięso praktycznie przechwytuje, te papiery przechwytują te niby, albo uzupełniają, i to mięso się nam tak szybko nie psuje. Dlatego musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz: przy zakupie, gdzie moglibyśmy to wszystko jeść, ze sklepów nawet wielkopowierzchniowych, jedynym mięsem które nie jest naszprycowane, albo jest, ale nie dało się naszprycować, jest boczek i słonina. Słoniny nie można naszprycować i boczku azotanami i tymi typu sirotkami nie można naszprycować. Dlatego, jeżeli kupujecie, to nie kupujcie takich miejsc. Kupujcie boczek, ten tłusty boczek, kupujcie słoninę. Dlaczego teraz nie ma świń, przykładowo, gdzie była gruba słonina? Bo ta słonina... Ten tłuszcz tej słoniny to było najzdrowsze dla naszego organizmu, co, miał, co mogło być. Natomiast te wszystkie pozostałe mięsiwa, no widzicie, jaki jest efekt. Jeżeli jest przekroczenie 300-400%, a tutaj już nie wiadomo ile, no to ja się dziwię, co my w ogóle jemy. Nie wiem, czy wiecie, ale jest taka instytucja. Nie będę podawał tej instytucji, bo zaraz by się zaczęła afera, jak panu Bustowskiemu robią. Instytucja, która bada nasz mocz na posiadanie glifosatu, czyli tego cholernego randapu. Glifosat, glifosyt, glifosat, coś takiego. Nie będę mówił tej firmy, ale tam znajdziecie sobie w internecie: weźcie mocz, zbadajcie ten mocz, czy macie w sobie glifosat, czy nie. Jeżeli macie go, to zastanówcie się wtedy nad jedną rzeczą. Skąd u Was się bierze depresja? Skąd u was bierze się zniechęcenie, skąd u was bierze się zapominanie, skąd u was bierze się triki, tiki różnego rodzaju? To ten glifosat rozwala nam cały ośrodek nerwowy czyli mózg. I dlatego takim narodem łatwo jest rządzić. Dlatego zbadajcie sobie mocz. I zobaczycie, czy rzeczywiście jesteście zdrowi, czy już jesteście chorzy. Szanowni Państwo, ja dałem do badania swój mocz, nie wiem co wyjdzie. Czasami człowiek ma różnego rodzaju huśtówki nastrojów, jak baba wciąż, jak to mówią pospolicie. Ale skąd bierze się u mężczyzn takie zachowanie, jakie jest? Apatia, zniechęcenie, tylko robokop i nic więcej. Szanowni Państwo, no musimy się nad tym wszystkim zastanowić. Chcę jeszcze Wam powiedzieć, że kiedyś tam podałem takie, wiecie, żółka na różnego rodzaju wirusy, takie no tego. I tam podane było bodajże, olej był podany do tego. Ale jak ktoś ma grypę, zapalenie grypy, to kiedyś to robiono w ten sposób, że zamiast tego, zamiast oleju, który się wiecie, no psuł po 28 dniach, dodawano wina. I taką mieszankę należałoby zalać winem, bo wtedy nie wiadomo, kiedy ta grypa nas dopadnie, i wtedy możemy tą mieszankę zażywać w nieskończoność, ponieważ wino jest jeszcze lepszym tym utrwalaczem, jak olej. Olej nas utrwali na 14, 14, 28 dni. Natomiast wino, jeżeli postoi ta mieszanka na grypę 28 dni. 14 dni postoi, to wtedy może stać sobie później na tym winie gronowym, wytrawnym, 11% czerwonym w nieskończoność, a nabierze coraz większej mocy i nie musicie nawet jej przecedzać. Szanowni Państwo, no tyle by dzisiaj. Więcej nie będę Wam mówił, bo znowu coś się zacznie wydarzać lub dziać z tym naszymi pomiarami. Ale chcę Wam powiedzieć na koniec. Zastanawiajmy się, co dajemy własnym dzieciom, i zastanawiajmy się, gdzie kupujemy różnego rodzaju produkty spożywcze. To są tylko mięsa. Jak widzicie, koza zero, dzik w miarę jeszcze też ma dobrze. Natomiast to jest słonina z dzika. Też słonina z dzika ma idealnie. Tu mięsa, schaby po prostu nie nadają się do spożycia. No a my to i jemy, ponieważ nie mamy nic innego w zapasie. Dlatego tym winien się zainteresować minister zdrowia, chociaż wiem, że wpłynęły monity, ale czy one cokolwiek zmienią, jeżeli normy nie są polskie na mięsa, a normy są holenderskie? Mówicie, że za komuny było źle, ale za komuny to były chociaż przyzwoite normy i za komuny nikt nie mógł nie miał prawa zmienić tych norm, bo gdyby je zmienił, to szedłby po prostu do pierdla. Natomiast teraz to wiecie, jest Unia Europejska, Unia Europejska, każde państwo, które produkuje wieprzowinę, Holandia, Belgia, Niemcy, którzy są największym producentem świń, a u nas świn praktycznie zero żadnych świnek nie hodujemy, więc musimy się po prostu posiłkować. Dlatego też między innymi wyżyna się wszystkie dziki, niedługo zaczną wyżynać sarny, jelenie, bo to jest jakiś produkt jeszcze w miarę zdrowy dla naszych po prostu organizmów, dla naszych żołądków. Także szanowni państwo, po co dużo mówić? Widzicie, jesteście naoczni. A co do przyrządu, to nie krytykujcie, że to jest jakiś bubel, nie bubel. Ja tego bubla nie kupiłem, to ktoś kupił, kto ma pieniądze. Ja po prostu mówię, że kupiłem, tak się wyraziłem. I to wszystko. Rzeczywiście, nie stać mi na taki rarytas, ale po prostu skoro jest, chcę wam po prostu pokazać, żebyście wiedzieli, co dajecie swoim dzieciom. I co wy sami spożywacie. Także na tym zakończę i do następnego razu. Dziękuję bardzo.